Margaret, zarabiasz miliony, najważniejsze nagrody zbierasz. Zaczynam się o ciebie martwić. Czy sodóweczka ci nie odbije do głowy? Jakby miała odbić, to już by odbiła. Okazuje się, że nie odbiła. Tak mówią mi moi przyjaciele. Jeżeli ściemniają, to jest ich wina. Wtedy, nie moja. Jak się świętuje zdobycie takiej nagrody? Wiesz co, przed chwilą robiliśmy zdjęcia z tą nagrodą i się strasznie rozbeczałam. I moja make-upistka powiedziała, że jak jeszcze raz zapłaczę, to ona nie będzie mnie nigdy malować, więc mnie zaszantażowała i już nie będę płakać. Więc nie mogę płakać. Ale się cieszę, bo to łzy szczęścia, to... Wiesz, to 3 lata jakiejś ciężkiej pracy, ale też spełnienie marzeń, jakieś ogromne. I jeszcze ci moi fani, którzy... Ja naprawdę tego jeszcze nie ogarniam, ale jest jakaś taka wielka grupa osób, która we mnie wierzy i daje mi siłę codziennie. To jest niesamowite.